Pierwszą bramkę z rzutu karnego już w drugiej minucie zdobywa Marek Koniarek. Ten sam zawodnik w 7 minucie podwyższa na 2-0 dla Widzewa. Marek Koniarek strzelcem drugiej bramki. To klasyczny hat-trick w wykonaniu Marka Koniarka. 40 minuta, 3-0 dla Widzewa. Siadaczka na pole karne, tam jest Gula, Sławomir Gula, popychany przez piłkarza Stali i będzie drugi w tym spotkaniu rzut karny. Faulował Damian Pancerz. Gula popchnięty, przewrócił się w polu karnym. Kibice skandują nazwisko Andrzeja Woźniaka, no ale chyba strzelać będzie Marek Koniarek. Popatrzmy jeszcze raz, pociągnął Damian Pancerz za rękę Sławomira Gulę. No i Marek Koniarek przed szansą na 28. bramkę w tych rozgrywkach i swoją 99. Mamy 26. minutę gry po przerwie. Koniarek i wyparło Koniarek. Koniarek i 4-1. 99 bramek zdobył ten oto napastnik, o którym mówiono, że już jest za stary, żeby grać w pierwszej lidze, że nic wielkiego nie zwojuje, a tymczasem czwarta bramka Marka Koniarka w spotkaniu ze Stalą Mielec, 28 w tym sezonie i 99 w historii występów tego piłkarza w pierwszej lidze. W międzyczasie zmiana w zespole Stali. Schodzi z boiska Bogusław Cygan, numer 10, a jego miejsce zajmuje z 14 Tomasz Abramowicz. Kapitan łódzkiego zespołu lubi włączać się do akcji ofensywnych, ale widać uznaje, że jeszcze nie nadeszła na to pora. Citko ładnie rzucił sobie piłkę i znów nieprawidłowo zatrzymany łódzki pomocnik, tym razem przez Tomasza Kukowskiego, faulowany tuż przed linią pola karnego. Leży na boisku, no ale zmiany już dokonać Franciszek Smuda nie może. Trzech piłkarzy Widzewa z ławki rezerwowych pojawiło się już na placu gry. A my wyraźnie widzimy fały Tomasza Kukowskiego. Świętują kibice na widzewskim stadionie. Przyjechało 6 chyba, o ile dobrze widzę, kibiców Stali. Pusto na przygotowanym dla fanów zespołu gości sektorze, a tymczasem rzut wolny dla Widzewa. Miąszkiewicz. Ot, sprytne to było uderzenie. Bardzo mocno podkręcona piłka ponad poprzeczką bramki Bogusława. Wyparły, skakał tam jeszcze Koniarek, który teraz podnosi się z ziemi.
niewiele brakowało, a strzał ten zaskoczyłby bramkarza Mieleckiej Stali. Wychodził Bogusław Wyparło właściwie do dośrodkowania. No teraz ostrzej zaatakowali Mielczanie łódzkich obrońców. Nie pozwalają im już tak swobodnie rozgrywać piłki na własnej połowie boiska. Ale już akcja pod polem karnym. Stali Koniarek. Koniarek i znów trafia w Bogusława Wyparłę. Mógł chyba podawać do Jaskulskiego, który teraz przyjacielskim gestem zwrócił koledze uwagę. A Wyparło po raz kolejny w tym spotkaniu popisał się sporym refleksem. Instynktownie, padając już na ziemię nogami, obronił strzał Koniarka. Nic się nie stało, śpiewają kibice. Koniarek rzeczywiście jest niewątpliwym bohaterem dzisiejszego spotkania. Ładny drybling tego zawodnika. No teraz już chciał chyba sam siebie przedryblować, ale nie pozwolił piłkarzom Stali na wyprowadzenie piłki z własnej połowy. Zebrał za to ogromne brawa. Dziesiątkę nadal gra Widzew. Marek Citko z obandażowaną nogą poza boiskiem. Ze zdjętym butem schodzi na ławkę rezerwowych. Czyżby Widzew miał kończyć ten mecz w dziesiątkę, bo przecież limit zmian jest już wyczerpany. Wszystko na to wskazuje. Citko nie wróci już chyba na boisko. Zatem nieczęsto spotykana sytuacja. W 10 grać będą przez te ostatnie minuty, przez ostatni niemal kwadrans piłkarze Widzewa. Jest to oczywista szansa dla zawodników Stali. Konopelski po lewej stronie, Kaczówka. Dośrodkowanie na pole karne i Daniel Bogusz wybija piłkę na róg. Pierwszy w tym spotkaniu rzut rożny dla Stali. 8 razy piłkę z narożnika boiska wykopywali Widzewiacy, a Stal czynić to będzie po raz pierwszy. Szukają swojej szansy piłkarze mieleccy. Rozgrzewa się kolejny zawodnik rezerwowy. Tymczasem powoli do narożnika boiska zmierza Paweł Kloc. 4 zawodników mieleckich w polu karnym. Doszedł tam jeszcze Kaczówka, jest także Piechota. Wysoka centra, został Andrzej Woźniak w bramce i wybija piłkę Bajor. Tylko na moment, Kaczówka. Krótko na pole karne do Abramowicza. Znów Kaczówka. Sięgnął piłkę Łapiński i wybicie Guli. A teraz przycisnęła Stal. Dla odmiany Widzewiacy skrócili pole gry. Muszą jednak teraz się cofać obrońcy. Kloc. Piotrowski. I jeszcze jeden róg. Ciekawe, czy tak będzie wyglądał ten ostatni kwadrans tego spotkania. Czy stalowcy będą za wszelką cenę próbowali wykorzystać szansę, jaką stworzyło im zejście z boiska Marka Citki. W dziesiątkę Widzew, ale prowadzi łódzki zespół 4-1 po 4 bramkach Marka Koniarka. Gola dla Stali zdobył Bogusław Cygan. Tym razem na krótki słupek dośrodkowanie, pewne wyjście Andrzeja Woźniaka. Bajor. Łapiński. Bogusz. Jaskulski. I znów podobnie jak od początku spotkania, od Tomasza Łapińskiego rozpoczynają się
akcję Widzewa. Jążkiewicz przesunięty bardziej do przodu. Koniarek na pozycji lewoskrzydłowego. Spod nóg wybił mu piłkę Wojciech Rycak. Odbił ją jeszcze o nogi łódzkiego napastnika. Sędzia przyznał aut Stali. Nie wiem, czy to już zmęczenie daje znać o sobie. Błąd w przyjęciu piłki. Michalczuk czeka na partnerów. Nie miał komu wyrzucić jeszcze raz. 3-4 może metry bliżej bramki wyparły Widzewiacy z autu. 10 minut do zakończenia spotkania. 4-1. Widzew gra w dziesiątkę. Cały czas rozgrzewa się przy linii bocznej piłka Stali, ale za moment, bo na polu karnym Koniarek zostawił piłkę Bajorowi. Bardzo niecelny strzał Marka Bajora. Gotowy już do wejścia na boisko jest Grzegorz Kolisz. Z numerem 13 my jeszcze raz oglądamy strzał Bajora. Wyparło, odprowadził tylko piłkę wzrokiem. Rycak, Gula, zdecydowane wejście, ładnie Jaskulski, jeszcze Jaskulski szuka Koniarka i zbyt mocne dośrodkowanie. Koniarek na dodatek na spalonym. Po raz kolejny niezliczona ilość pozycji spalonych Widzewiaków w dzisiejszym spotkaniu. Szybko dobiegł do linii bocznej Janusz Kaczówka, który opuścił plac gry. A w jego miejsce oglądamy z trzynastką Grzegorza Kolisza. Michalczuk. Ładnie poradził sobie z Damianem Pancerzem, chciał jeszcze ładniej odegrać piętą do tyłu, ale tam był piłkarz Stali. Kloc. Widać wyraźnie, że brakuje piłkarzom drużyny gości motywacji do jakichś bardziej energicznych ataków, do bardziej zdecydowanej gry. Ale kiedy przegrywa się 4-1 na dodatek, ma się pewność tego, że opuści się szeregi ekstraklasy, to trudno wykrzesać z siebie jakieś dodatkowe siły, dać z siebie wszystko. Gdy na dodatek traci się bramki w 3. i 7. minucie spotkania, to rzeczywiście trudno jest cokolwiek w takim meczu zwalczyć. Łapiński do Bajora. Znów Łapiński. Nieśmiało próbują przeszkodzić Piotrowski i Kloc. Pozostali zawodnicy Stali tak jak poprzednio zgrupowani, ustawieni przy piłkarzach Widzewa. Gula zdołał przyjąć aut dla Widzewa. Szybko wyrzucony Miążkiewicz na prawym skrzydle. I tym razem chyba nie aut, ale rzut wolny. Miążkiewicz. Mocno podkręcona piłka na pole karne. Skakał Koniarek, ale znów wyżej od niego wyskoczył Wojciech Rycak. Gest zniecierpliwienia Marka Koniarka. W tym meczu chciał zdobyć te 100 bramek. Koniarek, w środku jest Miążkiewicz, dobiega tam jeszcze Jaskulski po wejściu Bajora, grający znacznie bardziej ofensywnie. Próba podania w uliczkę. Wyczuli jednak obrońcy Stali intencje Marka Koniarka i Abramowicz, ale niecelnie. I tym razem nie ma spalonego. Paweł Miążkiewicz
zdoła przyjąć tę piłkę przed linią kończącą boisko. Miążkiewicz w polu karnym do Jaskulskiego i w ostatniej chwili Waldemar Jaskulski uprzedzony przez wracającego Tomasza Kukowskiego. Popatrzmy jeszcze raz, 5 minut do zakończenia meczu. Paweł Miążkiewicz. Ostre dośrodkowanie i składał się do strzału Jaskulski, ale szybszy był Kukowski. Na 11 metr centra z rzutu rożnego Koniarek. Znów popchnięty na polu karnym, no nie. Tomasz Siwiec z trzeciego rzutu karnego za podobne zresztą przewinienie podyktować tym razem nie chciał. Koniarek jest zresztą specjalistą od efektownego przewracania się. Kiedyś miano mu to za złe, że nie walczy o piłkę, tylko po dojściu do przeciwnika częściej się przewraca niż wychodzi z takiego starcia z piłką. Teraz zawodnik ten zmienił styl gry. Znacznie rzadziej oglądamy go w parterze. Bajor. I znów spokojnie do tyłu, do Łapińskiego. Ten ma po lewej stronie boiska Bogusza. Michalczuk. Jeszcze Andrzej Michalczyk wchodzi w pole karne. Jaskulski do niego podanie, ale złe przyjęcie obrońcy Widzewa. I jeszcze faulował piłkarza Stali. Z własnego pola karnego grę rozpoczną Mielczanie. Około 4 minut do końca spotkania. 4-1 prowadzi Widzew z Mielecką Stalą, a wszystkie 4 bramki zdobył w tym meczu Marek Koniarek. Wszystkie 4 dla Widzewa oczywiście. Piątką teraz atakują Mielczanie, Abramowicz, ale szybszy będzie Andrzej Woźniak. Bajor. Łapiński. Siadaczka. Już chyba piłkarze obydwu zespołów czekają na zakończenie spotkania. Na trybunach ogólna fiesta. Trudno się dziwić, mają z czego się cieszyć kibice Widzewa. Ich drużyna ma ogromne szanse na zdobycie tytułu mistrza Polski. Widzew do tej pory dwukrotnie zasiadał na tronie. W 81 i 82 roku. Ale to było już tak dawno, że większość z tych kibiców, którzy teraz dopingują zespół gospodarzy, nawet tego nie pamięta. Kloc. Nie pasują Mielczanie. Przypominam, że tuż przed zakończeniem pierwszej części gry zdobyli bramkę. Chcą zapewne opuścić stadion Widzewa z honorem, tak samo zakończyć drugą część spotkania. Częściej teraz przebywają na połowie Widzewa. Kukowski. Pancerz. Jeszcze Kukowski. I Koniarek. Zdecydował się na indywidualną akcję. Podcięty od tyłu przez Konopelskiego. A mógł chyba podawać od razu do Miążkiewicza, który był niepilnowany na środku boiska. Jaskulski. Rzut wolny już wykonany. Michalczuk z Jaskulskim. I Miążkiewicz znów do tyłu. Takie rozgrywanie piłki nieco chyba denerwuje Franciszka Smudę, który energicznymi gestami przynaglał przed momentem swoich piłkarzy. Ale teraz usiadł spokojnie koło boksu dla zawodników rezerwowych. A Widzewiacy grają na własnej połowie boiska, czekając na ostatni gwizdek sędziego Tomasza Siwca. Będzie jeszcze jedna żółta kartka, zanim ten mecz się zakończy.
za faul na Sławomirze Guli. Żółty kartonik obejrzał Paweł Kloc. Piłkarz z numerem 7, tak więc 3 żółte kartki mają na koncie w tym meczu zawodnicy mieleccy. I siadaczka do Bogusza. Jeszcze siadaczka, uciekła mu piłka, ale walczy ambitnie. Mielczanie do przodu, do Abramowicza. Tam był Łapiński. Sędzia boczny pokazuje, że piłka odbiła się od nóg napastnika Stali. Zatem to zawodnicy w białych strojach wyrzucać będą piłkę z autu. Jeszcze raz wypadła piłka z rąk Danielowi Boguszowi. Michalczuk przytrzymywany przez zawodnika Stali. Szybko zagrał do Miążkiewicza. Miążkiewicz w polu karnym. Jeszcze Paweł Miążkiewicz. Ale był tam Wiesław Bartkowski, który na moment przytrzymał łódzkiego pomocnika. To wystarczyło, by mielczanie wybili piłkę na aut. 45 minut gry w drugiej połowie spotkania już za nami. Za moment sędzia zakończy ten mecz, ale jeszcze siadaczka. I po raz kolejny wybijają piłkę zawodnicy z Stali. Łapiński pozwolił zagrać Andrzejowi Woźniakowi. Bajor, Jaskulski i gwizdek sędziego kończący ten mecz. Widzew bez wysiłku właściwie wygrał ze Stalą Mielec 4-1.